Witam Was serdecznie w nowym 2021 roku. Rozpoczynamy go w imię Boże. Towarzyszy nam dzisiaj patronka Maryja, Święta Boża Rodzicielka. W liturgii dzisiaj czytamy błogosławieństwo z Księgi Liczb. Błogosławieństwo, które Kościół ogłasza nad każdym z nas. Słuchając dzisiaj tego błogosławieństwa, czytając je, módlmy się za siebie wzajemnie. Nawet jeżeli życzymy sobie standardowo szczęścia i pomyślności, to pomyślmy, ile w tym jest też takiego Bożego błogosławieństwa. Przecież Pan chce dla nas szczęścia, chce dla nas dobra, a pomyślności Pan jest zawsze po naszej stronie. A więc ja życzę Wam po prostu błogosławieństwa Bożego, szczęścia i pomyślności. Tak po Bożemu, w nowym 2021 roku. Polecam też Was wstawiennictwu Świętej Bożej Rodzicielki. Niech Maryja otacza Was swoim płaszczem. To, co w dzisiejszym czytaniu też mnie dotyka, to w drugim czytaniu, z listu do Galatów, że jesteśmy usynowieni, że Jezus przychodzi, gdy nadchodzi pełnia czasu, Jezus przychodzi na ten świat i dzięki Jemu możemy mówić do Ojca: Abba, tatusiu. Życzę Wam odkrycia w tym nowym roku też na nowo tej prawdy, że jesteśmy córkami, synami Wszechmogącego Boga. Do zobaczenia. Błogosławieństwa w tym nowym roku.